Dzień dobry, cześć, z tej strony Wilku, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Rollercoastera Trójki. Witam was tak samo jak w poprzednim odcinku, w scenariuszu Ucieczka Rozbitków, w którym to już jesteśmy na etapie robienia menedżera. No i właśnie, co tutaj będę dużo gadał, po prostu tego menedżera będziemy robili i tyle. Widzę, że mi spadła drastycznie liczba gości w parku. Tak nawet przez te parę sekund, przez które do was gadałem. Zatem coś małego tutaj zbudujemy, żeby paru tych gości jednak do nas wpadło i żeby cały czas ten, powiedzmy, potencjał gości był, którzy będą mogli sobie tam z czegoś skorzystać fajnego. I postawmy może, tak wykorzystując, powiedzmy, to miejsce, które mamy, postawmy to może tutaj. O, myślę, że to jest dobra miejscówka naprawdę na takie rzeczy. Okej. Czy to możemy wywalić? Pewnie tak, ale dobra. Już nie będę przesadzał. Ci, którzy oglądali wiele odcinków z tej serii, wiedzą, na co mnie stać. Stać mnie między innymi na to, że rozwalam pół scenerii, którą dano mi tak naprawdę przy rozpoczęciu scenariusza, tak żeby sobie to fajnie wyglądało. No a ja potrafiłem jednak ją właściwie, no, zmieść z powierzchni ziemi. Okej, rzućmy sobie okiem tylko, jak to działa, jak działa ten... no co to było? Wir emocji, zdaje się. Ta atrakcja się nazywa. Wir emocji, tak jest. Droga atrakcja, nawet wam powiem, całkiem droga. Przypominam, spłaciliśmy pożyczkę. No nie możemy się zadłużyć niestety, albo tam pożyczyć komuś. No zadłużyć się możemy, no ale ja mam nadzieję, że to mnie nie spotka. W każdym razie teraz przynajmniej dysponujemy tylko swoimi pieniędzmi. Jestem pewien tego, co mam. No i zaraz będziemy oczywiście budowali rollercoastery, tak jak to mówiłem, taki był mój plan, chcę go teraz zrealizować. Dobra, jak wyglądamy z tymi wszystkimi rzeczami? No oczywiście nic nam się nie udało zrobić jeszcze na menedżera, bo dopiero tak naprawdę wkroczyliśmy w ten etap rozgrywki. Widzę, że jest spoko, naprawdę jest spoko. Ocena parku jest satysfakcjonująca, może nie jest jakaś bardzo, bardzo wysoka, no ale jest właśnie, tak jak mówiłem, satysfakcjonująca. Jest całkiem niezła po prostu. Na tym etapie nie potrzebuję większej. Liczba gości też jest ok. Chwila, tutaj ktoś mi już... O, widzę, że nikt mi tutaj nie jęczy, że jest za drogo. No to bardzo ładnie. Też jeśli chodzi o przypływ gotówki, naprawdę jest moim zdaniem nieźle, jak na taką ilość ludzi. No ale dobra, zanim jeszcze zajmę się tym rollercoasterem, tą pierwszą konkretną, taką z prawdziwego zdarzenia atrakcją, no to jednak warto by było, chyba żebym się zajął czymś bardziej przyziemnym, czyli żebym opłacił ludzi, swoich ludzi, którzy będą się tutaj zajmowali tymi wszystkimi moimi parkami. Parkami, atrakcjami oczywiście, czyli mam tutaj na myśli mechaników, którzy ogarną cały temat, którzy będą w stanie zadbać właśnie o to, żeby atrakcje nie były zepsute nigdy. Także ja już tutaj kogoś zatrudniam, wyszkolimy gościa, żeby właśnie nie było tego problemu, że nie mam żadnego tutaj zdrowego na umyśle i ciele mechanika. Bo tak naprawdę, właśnie, nie wiem, to chyba nie jest rzeka, to jest jakieś jezioro, może, nie wiem. Żebym po obydwu stronach, tak w każdym razie, tego akwenu kogoś miał. Dobra. Szkolenie. Troszeczkę to kosztuje, no ale wydaje mi się, że się opłaca. Tym bardziej, że w tej chwili, no, na kasy za bardzo już patrzeć nie muszę. Okej, ocena parku się utrzymała, no to nie był żaden problem. Gości w parku jedynie by nam się troszeczkę przydało. No i też nad wartością parku troszeczkę popracujemy, ale myślę, że to też jest kwestia paru minut tak naprawdę. Dobra. Już tak jak mówiłem w pierwszym odcinku z tego scenariusza, no, rozbudowaliśmy sobie to w taki sposób, żeby wyjść na tę wyspę. No i właśnie na tej wyspie chciałem osadzić jakiś fajny rollercoaster, tylko że chciałbym zrobić to może za małe pieniądze póki co, bo nie mam ich po prostu za dużo. O, no tego to nie chcę. Widzę, że mam tutaj sporo takich, widzicie, wybitnych projektów, które możecie się śmiać, no ale jednak pasowały, wydaje mi się, przynajmniej moim zdaniem, pasowały do różnych scenariuszy. Specjalnie jakby do nich były projektowane, chociaż tak naprawdę chyba każdy byłby w stanie coś równie beznadziejnego zrobić. Dobra. Katarakty, słuchajcie, może. Katarakty. Ja nigdy nie byłem przekonany do takich rzeczy. Znaczy, nigdy podczas nagrywania tej serii, ale to wcale nie jest taka beznadziejna atrakcja, wam powiem. I myślę, że też... O, pięknie. To nam się nawet tutaj powinno wkomponować, a może nie. Wkomponować może średnio, aczkolwiek... Jakby tutaj to dać... Właściwie nie mam pojęcia,
Co to jest? Ha. Dobra, damy to po tej stronie. Doprowadzimy tutaj. O, tu. O, tu, tu, tu. Tutaj, pięknie. Tylko. Tak widzę, że bardzo cwanie zrobili te wejścia, wyjścia. Także ja nie wiem, czy to w ogóle przeprowadzę. Dobra, co tam? Jakoś damy chyba radę. Aha. No nie wiem, kto tutaj to przemyślał, ale. Ale wiem jedno, będę się troszeczkę męczył z tym, albo troszeczkę wydam. No i wybieram chyba tę drugą opcję, troszeczkę wydam. No ale już trudno. To jest. No takie życie po prostu. Trzeba czasem trochę doinwestować, żeby coś fajnego tutaj można było postawić. Ja stracę na tym, ale zaraz myślę, że te pieniążki odzyskamy. Myślę, że no ta atrakcja powinna jednak zadowolić moich gości. W sumie mogłem troszeczkę oszczędzić, robiąc jedną ścieżkę długą, następnie dawać tutaj kolejkę po prostu troszeczkę krótszą. No ale dobra, już przy tym zostaniemy. Pełne obciążenie, małe tarcie. No mam nadzieję, że wypadków nie będzie. Albo i będą i wtedy będziecie mogli oglądać. Będziecie mogli zobaczyć, na co stać także rollercoastera. A czemu jest takie pytanie? Czemu? Dlaczego? Jest tylko jeden ten spodeczek. Aha, bo mam oczywiście jeden klocek peronowy. No i chyba będę musiał nad tym popracować, bo to jest właśnie to. To są gotowe projekty. Z jednej strony fajnie, można sobie to bardzo szybko wybudować, bardzo szybko postawić i zazwyczaj to są naprawdę dobrze takie zbalansowane projekty tak naprawdę. No ale z drugiej strony one są zrobione tak, żebyśmy my właśnie coś przy nich czasem też zrobili. Tak, żeby jednak nie do końca były dobre, żeby były fajne, ale nie fajne. Rozumiecie, o co mi chodzi. Po prostu twórcy specjalnie, no i bardzo dobrze, że tak zrobili zresztą. Zrobili nam coś takiego, co jest dobre, ale nie do końca dobre i no dobra, już wam powiedziałem, co wiedziałem na ten temat. W każdym razie chyba zaraz sprawdzę sobie, czy mogę coś z tym zrobić tak naprawdę. Jak to wygląda? Nie mogę, znaczy mogę na pewno, ale. Czy tutaj bym nie mógł peron zrobić? No właśnie. A może to już był peron? Z tego peronu nie zrobimy. Dobra, na razie myślę, że to nam wystarczy. Jeśli będzie to słabo, bo naprawdę wyglądało. Tylko chwila, może mogę zwiększyć ilość. No właśnie, do dwóch możemy zwiększyć. Jeśli to będzie naprawdę słabo wyglądało, no to coś zmienimy, słuchajcie. Myślę, że to też nie jest zbyt długa przejażdżka. No zobaczcie, jak szybko to naprawdę oni pokonają tę trasę. No może się mylę? Nie, no wydaje mi się, że dość szybko. I właściwie, no też ludzi za bardzo nie ma tutaj. I też właściwie. Dlatego wydaje mi się, że nie jest w tej chwili konieczna właśnie rozbudowa tego, przebudowa, bo no mógłbym ją zrobić, ale po co? Dobra, cena jest taka sobie. Parę osób myślę, mam nadzieję, że mi tutaj przyjdzie na to. Tak naprawdę to się dopiero postawiło, widzicie, ludzie dopiero będą szturmowali teraz. Szturmem tutaj się wedrą w te kolejki. No przepychać się jak stare babcie w autobusach. No by nie, ale widzicie, już teraz to ciut lepiej wygląda, jeśli chodzi o kolejkę, chociaż. Teraz to już też nikogo znowu nie widzę. Dobra, to im się opłaca cały czas. Mechanik piąty odszedł. Nie, to nie ten chyba z tych nowych, z tego nowego zaciągu. Chociaż jeszcze jednego, słuchajcie, rzucimy im tutaj. Dobra. Lepiej, żeby było ich za dużo niż za mało. Bo tak naprawdę no braki w personelu, no chcąc nie chcąc są, mogą być katastrofalne w skutkach, więc ja już nawet wolę stracić te parę milionów. Troszeczkę dłużej pograć, troszeczkę dłużej pozarabiać. Aniżeli właśnie mieć jakieś problemy chwilowe chociażby z gośćmi. Dobra. Troszeczkę jeszcze podnieśmy. No widzę, że za to chcą płacić. No to jest w końcu już kolejka. To już jest. Mimo, że to nie jest roller coaster, to jest to już coś, no musicie przyznać, powiedzmy, że z prawdziwego zdarzenia. Powiedzmy coś takiego, co potrafi jakoś tam zadowolić tych moich Amerykańców grubych. No i dlatego oni są zadowoleni po prostu. Dobra. Sobie teraz postawimy coś małego znowu. Niech to sobie będzie coś głupiego, takiego jak karuzela z dinozaurami, chociaż to jest oczywiście z dodatku. Z dodatku nie tego, w który teraz gramy.
Dobra, trochę głupio to zrobiłem. To jest oczywiście... To jest oczywiście... Nie, źle, jest źle. To jest rzecz jasna atrakcja z dodatku, ale nie tego, w który teraz gramy, tylko z dodatku, w który będziemy grać już niedługo. Dobra. Którego oczywiście nazwę zapomniałem na sekundę, ale zaraz mam nadzieję, że mi się przypomni. Dobra, tutaj... może nie tak, może nie tak. To, tak będzie akurat wyśmienicie. No, o to chodzi. Aha, o to nie chodzi. Nie rozumiem. Przepraszam bardzo, o co tu chodzi? No, mam nadzieję, że to zadziała już. Chociaż coś czuję, że będzie, słuchajcie, inaczej. Wiesz, co nam nie zadziała. Dobra, nieistotne. Odpalamy to. Bo widzę, że gości nawet w tym momencie niestety tracimy, więc... trzeba będzie się uratować takimi chociaż małymi dosyć atrakcjami. Co my tutaj mamy za wyzwanie? Wysokie co ja mam z tym czytaniem, słuchajcie, dzisiaj? Wysokie przeciążenia. Tak nazywa się to wyzwanie. I o co tutaj chodzi? No... No nie wiem, słuchajcie, ja tutaj co dzisiaj nie mam baweny do budowania kolejek, na razie sobie to przesuniemy, zastanowię się nad tym, czy warto, czy nie warto się w to bawić. Szukałem czegoś bardziej emocjonującego, no w sumie to się nie dziwię, ale... No takich atrakcji też troszeczkę musi być, oj, widzę, że są problemy ze śmieciami, wymiocinami, a to oznacza, że nie zbudowałem kibelków, tak jest, te kibelki nam się teraz przydadzą. Myślę, że będzie to dobry zakup. Bo też można ściągać oczywiście pieniążki. No i też myślę, że to jest kwestia tego, że nie mamy koszy na śmieci. No i warto chyba tego jednego dozorcę też zatrudnić. Skoro jak zwykle mi się nie chce bawić się w robienie tych koszy na śmieci. Śmieci wymiociny już ciut lepiej to wygląda. Pieniędzy mamy aż za dużo, wam powiem, więc ja bym się już nastawiał na jakąś konkretną taką dużą atrakcję. Co my możemy tutaj zrobić? Jeździec piorunu Hershey. Dziwny projekt, no ale okej. Na razie i tak na niego nie stać. Hyper Twister. Jak to wygląda? No to jest też kolejna kolejka. Droga kolejna kolejka. Jak to brzmi, ale dobra, nieistotne. Katarakty mamy, kolejki dziecięcej chyba już nie potrzebujemy. Możemy coś ciut droższego wybudować. Dobra, jeszcze raz. Minimalna siła, max... Nie, słuchajcie, coś czuję, że tego nie będę w stanie po prostu zrealizować. Może powinienem był to zaakceptować, bo to na pewno byłoby opłacalne. No ale nie chcę ryzykować, tutaj mam inne też rzeczy do zrobienia w tej chwili i na nich się póki co skupimy. Potrójny korkociąg. Coś takiego myślę, że wybudujemy. Coś takiego myślę, że będzie całkiem dobre dla nas w tej chwili. Okej, słuchajcie, muszę sobie cały czas też sprawdzać, jak wygląda. Właściwie mogę to mieć otwarte, czemu by nie? Mam nadzieję, że was to nie wnerwia. W każdym razie muszę wiedzieć, jak wygląda sytuacja z tymi mechanikami, no bo oni ciągle odchodzą, przychodzą. No, przychodzą to tylko jak ich zatrudniam, ale... po prostu nie chcę mieć takiej sytuacji, że nie będzie kto miał mi naprawiać tutaj moich atrakcji. Dobra. Jak to wygląda, jeśli chodzi o kolejeczki? Jest ok. No właściwie mógłbym wejść w finanse, tam miałbym wszystko pokazane pięknie. No ale prościej jest tak, oczywiście, spojrzeć po prostu czas. No powiedzmy sobie szczerze, to widać, czy ludzie chcą z czegoś korzystać, czy nie. No i to się przekłada, no tak naprawdę w proporcjonalny sposób, także na zarobki. Ok, widzę, że tutaj jakieś wymiociny się pojawiają, ale dosyć szybko też, co bardzo mnie cieszy, znikają. W tej części mamy jakiegoś dozorcę, jednego dotrudnimy, bo widzę, że coś nie możemy zejść z tego pułapu. Kurczę, miałem to włączone. Z tego pułapu właśnie, który wpływa nam na ocenę, czyli tego minus 44, 48 już, o kurczę. No to nie jest najlepsza ocena, jeśli chodzi o śmieci i wymiociny. A zaraz sobie wybudujemy ten potrójny korkociąg. Jakie mamy wagoniki? Jakieś śmieszne pewnie będą. Prom, spadająca gwiazda, no za dużo tych nie ma. Dobra, niech sobie będzie spadająca gwiazda. Świetnie, spadająca gwiazda na wyspie. To przesudnie to brzmi. Dobra. Czy już zrobiliśmy coś nowego? Czekamy chyba na tych gości w parku, bo to też się musiało utrzymać przez 2 miesiące?
przez 3 miesiące już. Przez 4 miesiące ma utrzymać się wartość parku. Do tej wartości jeszcze troszeczkę nam brakuje. Wydaje mi się, że po tym potrójnym korkociągu tę wartość już na szczęście uzyskamy. Dobra. Mój komputer musiał przetrawić, jak widzicie, niezwykłość tej kolejki. Dobra, tutaj ją wciśniemy, słuchajcie. Chociaż te wejścia chciałbym też tak zrobić, żeby też się nie nachodzić, więc zostawimy sobie tam wolne. Postawimy to gdzieś tutaj może. O, tak to by sobie mogło stać, żeby było najlepiej chyba. No i połączymy oczywiście tylko wejścia ze ścieżką główną. Dobra. Czy to jest wszystko ok? Tak jest, wszystko jest ok. No tak trochę dziwnie, bo co się stało, nie wiem. Przez tą ścieżkę wyjściową od jednej atrakcji będziemy wchodzili do drugiej atrakcji, ale to nie jest problem tak naprawdę. Nie zauważyłem tak naprawdę, żeby to miało jakiś wpływ na naszych gości. Dobra, personel już zamykamy. Pięknie, naprawiają się też te atrakcje. Miałem tak, że przecież nie widziałem, że coś się zepsuło. Później mi się to naprawiało przez 5 dni. Tutaj w ogóle nie naprawiało. A teraz widzę, że nie ma przynajmniej tego problemu z tymi moimi mechanikami. Dobra. No, oni są jednak niezastąpieni. Dobra. Łańcuch ciągareczki, pięknie. Wszystko powinno działać. Na tym myślę, że się dorobimy fortuny. Wartość parku też już jest ok, więc powinniśmy zaraz skończyć menedżera. No i bierzemy się za podbój oczywiście tego tytułu, jakim jest potentat. Za podbój, co ja mówię? Zdobycie tego tytułu oczywiście. Dobra, tu już mamy trójeczkę, 3 euro, jakie euro? Jakie euro mamy tutaj? Dolary oczywiście, 3,50 dolców. To chyba mało na taką atrakcję, bo to już jest dosyć konkretna atrakcja. No. Zresztą sami widzicie, no tutaj nawet myślę, że testy też fajnie wychodzą. Tak jest, no to są dobre wskaźniki, wysokie, wysokie, średnie. Te wskaźniki są jak najbardziej w porządku, no i są to takie wskaźniki, które, jak widzicie, no tworzą, generują kolejki same właściwie. Dobra. Więc ja nawet bym tutaj wam powiem, oj, przy takim... Chociaż szczerze, nie, myślę, że tego nie ma... A może? Kurczę, ja bym to zwiększył, bo widzę, że kolejka nam może nie wystarczyć zaraz. Ja bym to nawet zwiększył, mówię oczywiście o tej kolejce. Zwiększyłbym ją i wtedy może więcej ludzi by skorzystało z niej, no nie wiem. W sumie to póki co aż tylu ludzi w tym parku nie mamy. Mamy 645 dokładnie. Ilu musimy mieć? Tutaj 700, więc no nie tak źle, nie tak źle. Nie jesteśmy od tego daleko. Dobra, śmieci wymiociny, kurde, widzę, że są problemem u mnie, są masakrycznym problemem. Tylko że problemem jest to, że ja ich zbytnio nie widzę. Dobra, brak mechanika w pobliżu. Naprawiono, no tak, kurde, już nawet gra mnie oszukuje, słuchajcie. Niby brakuje mechaników w pobliżu, po czym po sekundzie coś się naprawia, no to chyba jednak był w pobliżu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Okej, tutaj wszystko wygląda pięknie, wydaje mi się, że cena też jest całkiem dobra. Co już pewnie przez chwilę mówiłem, kurczę, już tutaj głupoty wam gadam przed chwilą. Też już takie głupoty gadałem, że to w ogóle jest nieporozumienie. W każdym razie wygląda to dobrze, bo tak naprawdę cały czas mam też pieniądze na nowe atrakcje, to jest istotne. I bez problemów, myślę, wejdziemy przede wszystkim na ten pułap wartości parku, 80 tysięcy. Jeśli chodzi o gości w parku i o cenę parku, no to mam nadzieję, że też po jakimś tam czasie to nam się zrobi. Dobra. Ta cena jest ok, czy nie jest ok? Dobra, zostawmy już taką, nie będziemy nad tym siedzieli pół godziny. Myślałem, że będzie gorzej, wam powiem, tak naprawdę z rozmieszczeniem tych atrakcji, że na tej... No bo faktem, skorzystałem w sumie z wody, co nie jest zbyt opłacalne, ale myślałem, że nawet z tym będzie problem, żeby tak naprawdę zarobić. Widzę, że to nie jest zbyt trudny scenariusz. Może byłby trudny, gdybyśmy chcieli go skończyć, nie wiem, w pół godziny. Jak widzicie, ja już gram prawie godzinę. No ale w takim wydaniu to naprawdę trudna rzecz nie jest. Kolejka ślizgaczowa. Myślę, że coś takiego mogłoby się tutaj pojawić. Albo coś innego. Może wielka rynna? Ulewa. Trochę tego mamy, jak widzicie. Przemarzacz Hersheya. Właściwie nie wiem, czy Hershey to jest jakaś
właśnie chyba marka. Tak mi się wydaje, przynajmniej pamiętam, że w dwójce było coś takiego, że korzystano z kolejek gotowych sieci jakby rollercoasterów i możliwe, że ten Hershey to jest też coś w tym rodzaju. Tak mi się przynajmniej wydaje. Może gadam głupoty. Okej. Gdzie tu mamy domyślnie wejście? Bym też chciał wiedzieć, bo postawić to sobie możemy, słuchajcie, wszędzie, ale chciałbym też to zrobić tak, żeby jednak wejście było tak dosyć tak dobrze położone. No, chyba tak byłoby całkiem zacnie, więc weźmiemy sobie szybko pożyczkę. Kurczę, ale ta gra mi tutaj laguje, ale wam powiem szczerze, że to nie jest bawina nawet mojego komputera, po prostu ona jest tak słabo zoptymalizowana. Przecież to jest gra z 2004 roku, więc słuchajcie, no bez przesady. Mój komputer aż tak beznadziejny nie jest. Dobra. Ten cały przemarzacz Hershey'a, tak to się nazywało? O czym mówię? Przemaczacz Hershey'a. Co ja gadam w ogóle? Nie umiem czytać. Nieistotne. Już widzicie, stanął i zaraz go odpalimy. Zobaczymy, jak to tutaj funkcjonuje. Czy to nam da dobry zarobek, czy też nie? Ta seria jest dziwna, wam powiem. Cały czas o pieniądzach mówimy. No ale to jest strategia ekonomiczna z drugiej strony. Więc o czym by innym tutaj gadać tak naprawdę? Dobra. Tu doprowadzimy to może dotąd, żeby od razu weszli na inne atrakcje. Wiecie, taki marketing, no takie w ogóle, nie wiem jak to nawet nazwać. Ale takie chwyty trzeba stosować. To jest obowiązkowa rzecz. No ja tak szczerze nie mam pojęcia, czy to tutaj też działa, czy nie działa. Nie interesuje mnie to właściwie. Dobra. Liczba wagoników jest na maksie. No i ukończyłem poziom menedżer. Nawet nie wiem kiedy, no ale bardzo fajnie, cieszy mnie to niesamowicie. No i mogę dokupić dodatkowy teren, co oczywiście mnie nie interesuje właściwie. Okej, odpalamy tę atrakcję. Mam nadzieję, że troszeczkę ludzi mi z tego skorzysta. Zawsze jednak jak... Aha, ja pierdzielę, co jest... Ohohoho, takiego fejla to dawno nie zaliczyłem, naprawdę. Do czego ja to chciałem podczepić? Dobrze, że to zauważyłem jeszcze w miarę szybko, bo mogło być naprawdę źle. Okej, teraz sobie mogą już wejść. A widzieliście, chciałem cwaniacko zrobić, żeby były, wiecie, dwie kolejki w jednym, no ale tak się niestety nie da. No i musiałem doprowadzić jednak do innego miejsca tę kolejkę, dobra. No i cóż, zmienimy sobie troszeczkę oczywiście cenę wstępu. Jak wygląda wartość parku? Całkiem fajnie, dobra. Gości w parku też trochę jest, ocena parku, no mogła być lepsza, ale... Powiem wam szczerze, to nie będzie żaden problem, żeby tak naprawdę tę ocenę parku podnieść, bo śmieci to nie jest problem, naprawdę. Uwierzcie mi, mając wielu dozorców, to nie jest problem. Zaraz zobaczycie, co to jest wielu dozorców, zaraz zobaczycie, ilu ich tu może stanąć. To nie jest może profesjonalne podejście do sprawy, ale chyba jest to najszybsze, jedno z szybszych podejść do sprawy. Nie mam pojęcia, czy ci dozorcy będą chcieli wchodzić w te wszystkie alejki takie między atrakcjami i tak dalej, ale mam taką nadzieję szczerze, bo pewnie głównie tam, nawet może nie między atrakcjami, ale doprowadzające do atrakcji, pewnie głównie na nich leżą te wymiociny, do których oni się nie mogą dostać. Zobaczymy zresztą sami, jakie będą efekty. Bo jest mega duży problem z tymi śmieciami, wam powiem, w tej chwili. Dobra, tu coś jest, tu nic nie ma. Ja sobie tutaj zrobię sam inspekcję, słuchajcie. Tutaj tych śmieci nie ma, a tu już na przykład też ich nie ma. I ja tak naprawdę wam powiem, że nie wiem, gdzie one są. Ja tak czasami sobie patrzę i ich nie widzę za bardzo. Jak to teraz wygląda? No właśnie, teraz to już ich wcale nie ma. No jesteśmy chyba na najlepszej drodze, żeby ukończyć ten scenariusz, bo właściwie to co tutaj może się wielkiego wydarzyć? No jedynie jeszcze tych gości musimy mieć. No i tak naprawdę teraz została nam już tylko kwestia przeczekania, czyli coś, co zwykle nas tak naprawdę tutaj dotyczy. Minimalna wartość parku chyba też nie jest na dobrym poziomie, więc, ale to spokojnie, zbudujemy parę atrakcji i już będzie. Ile musimy na to czekać? O, 6 miesięcy, kurczek, to jest... Kawał czasu jest jednak mimo wszystko. No ale dobra, to nie jest chyba wielki problem. Zaraz sobie coś tutaj nowego wybudujemy. Turbomotory. Kurczę, takie śmieszne atrakcje, no ale... Ktoś też na to chodzi. Dobra. Co my tu jeszcze mamy? Ujojojojoj. Coś się tutaj psuje. Może jednak tak nie będzie. Pamiętam, że był jeden taki scenariusz, nad którym się mimo wszystko długo męczyłem. W tej samej końcówce już.
No ale w końcu się udało, no nie mogło być inaczej. Dobra. Szalony spadek. Jak tutaj to działa? A może zielone brutale? Co to jest w ogóle za nazwa dla kolejki? Powiedzcie mi szczerze. Ale dobra, brzmi intrygująco, więc ja sobie to postawię. Zielone brutale także się znajdą w naszym parku. No i sprawdzimy, czy będą one skutecznie tutaj oddziaływały na naszych gości, czy też nie. Kurczę, tak trochę źle zrobiłem, bo właściwie to wszystko mamy teraz z jednej strony parku, co poniekąd też nie jest dobre. Zahaczmy jednak też naszych gości z tej strony, bo może nawet to będzie opłacalne w tym momencie. Takie rozwiązanie, no bo z tej strony tak naprawdę jak oni wchodzą, no to co, idą tylko do tej kolejki wąskotorowej, nie mają żadnego innego wyboru. Troszeczkę słabo. Dobra, tutaj sobie pobudujemy, tutaj, no tak oczywiście. Kurde, to raczej nie był optymalny sposób wybudowania tego. Chwila. Zejdźmy niżej, bo już dawno mogłem zejść niżej. Okej, słuchajcie, już robię tak bardzo na szybko. Co jest z wzorcem? Co jest z mechanikiem? No nie, wszystko działa jednak, dobra. Kurczę, dobra, nie tak miało to być, ale już niech sobie będzie. W każdym razie przejdziemy z tą ścieżką na tą stronę, żeby po prostu... Ojoj, pieniążków nie ma, a chyba mam... Ojoj, pożyczkę mam zaciągniętą, ale dobra. Teraz możemy sobie już to zaciągać, zaraz to spłacimy, bo nam się to bardzo szybko zwróci. Dobra, i mamy już naszą tutaj drogę z tej strony. Nie do końca tak jak chciałem. Fuck, no nie, no niech mi nie mówią, że to za blisko zbudowałem, no. Błagam, nienawidzę takich rzeczy, wam powiem. No ale jest na to rozwiązanie, na szczęście, bardzo proste. Które wygląda, albo i nie wygląda. Kurczę, z tej strony nie mogę? Tylko z tej. No ja pierdziule. Co oni tu wymyślili? Naprawdę nie mam pojęcia. Naprawdę nie mam pojęcia, o co tutaj chodzi. Dobra, jednak musimy zakombinować troszkę. Zawsze, słuchajcie, zawsze coś musi się głupiego pojawić. O. Troszeczkę się podniosłem i widzicie. Od razu to idzie pięknie. I oczywiście zaraz sobie tutaj to wszystko otworzymy. Będzie to wszystko, mam nadzieję, dobrze funkcjonowało. Za o co mi tu chodzi znowu? Nie wiem. Nieistotne. Tutaj tylko krótka kolejka. Nie musi być zbyt długa. No i odpalamy to ustrojstwo. Niech to sobie działa. Chociaż tych... Kurczę, kolejka mogła być dłuższa. Dobra, jednak zmienimy, bo... Dobra. To nie tak. O co chodzi? Nie wiem. Nie mam pojęcia, o co temu gościowi chodziło, że on tutaj podszedł i nie skorzystał. Aha. Okej, no widzę, że ludzie jednak z tego korzystają, więc jest okej. Ocena parku jak wygląda? Wygląda, no... Całkiem nieźle. Jak wygląda wartość parku? Też wygląda całkiem nieźle i wydaje mi się, słuchajcie, że no to już jest teraz kwestia czasu, tylko aby skończyć ten scenariusz. Już chyba wielce tutaj nic tragicznego dla nas się nie wydarzy. Po jakichś tam małych failach z mojej strony dobrniemy wreszcie do końca tego scenariusza, do tego, tej pięknej informacji o tym, że udało nam się go ukończyć, no i też ukończyć dodatek. Dobra, ale nie... Nie będę tutaj uprzedzał faktów. Jeszcze parę rzeczy dla pewności zbudujemy. Dla takiej, wiecie, no... Dlatego, żeby nie było później jakiegoś zawodu wielkiego, że och, tutaj się nie udało. Wstyd i w ogóle. Zbudujemy jeszcze pewne tutaj atrakcje. Takie pierdołowate już totalnie. Losowe, wam powiem szczerze. Takie, żeby po prostu ktoś tutaj sobie wszedł, żeby był zadowolony, żeby posiedział w naszym parku, żeby wydał kolejne pieniądze. O to tak naprawdę chodzi w tej grze. No oprócz oczywiście, no też jakieś tam radochy zbudowania atrakcji, no czego ja nie powiem, no nie robię w odcinkach, nie da się ukryć. No ale to też jest, wiadomo, fajny, bardzo fajny element. 2,50 to jest chyba dobra cena. Już nie będę takim chamem, nie będę tutaj tego ustalał po pół godziny.
Wydaje mi się, że już teraz nam to wystarczy do ukończenia tego scenariusza. Troszeczkę sobie nad nim posiedziałem, no ale nawet nie był to taki zły scenariusz. Dosyć trudny, dosyć wymagający, mimo wszystko. Dobra, spłacimy sobie pożyczkę. Wartość parku nie ma prawa nam się obniżyć tak naprawdę. Na pewno nie o tyle, żebyśmy nie spełnili tego warunku, jeśli chodzi o gości w parku. Jedynie o to się, powiem wam szczerze, boję. No i o ocenę parku, no to tylko wtedy, jeśli bym nie miał mechaników, nie miałbym tak naprawdę czego jeszcze. Nie miałbym dozorców, którzy mogliby usprzątnąć śmieci. Wtedy mógłbym się faktycznie może i o to bać. W tej chwili myślę, że jesteśmy jednak na najlepszej drodze, żeby ten scenariusz spokojnie ukończyć. Dobra. Ale coś jeszcze pobudujemy. Parę rzeczy fajnych nam się tutaj zrobiło. Ja tak sobie przejrzę, co tutaj tak naprawdę mamy, czego nie mieliśmy w poprzednich odcinkach, czego mogliście nie widzieć. No i właśnie, diabelski młyn to na pewno robiłem. Kino trójwymiarowe chyba też. Koncert karaoke na pewno też się pojawił gdzieś. Samochodziki też, i to chyba w jednym z pierwszych odcinków. Zwariowany golf też wydaje mi się, że się tutaj już pojawił w tej serii. Więc co byśmy mogli wybudować, słuchajcie? Coś tak na koniec bym chciał zrobić nowego, żeby nie było tak, że cały czas pokazuje to samo. Szukam czegoś, czego nie znam, powiem wam szczerze. Przejażdżka po Odysei, no to kojarzę, to kojarzę. O, widzę, że liczba gości mi się nawet trochę zmniejsza. No to słuchajcie, przyszedł czas na tę szaloną atrakcję, jaką są turbomotory. Co to jest w ogóle? Kto to wymyślił? Nie wiem, nie mam pojęcia. No ale zrobimy ją sobie, ja tutaj muszę ją zrobić, to jest mój cel. Tak naprawdę numer jeden w tym odcinku. Ojojoj, ale tutaj pożyczki można było robić, słuchajcie, no to w ogóle już skreśla ten scenariusz trochę w moich oczach. Ustawia go w takim świetle, że stwierdzam, że no był to scenariusz bardzo łatwy po prostu. Do przejścia oczywiście, dobra. Gdzie my to możemy wstawić? Obrócimy, żeby nie było problemów z... Z wejściami oczywiście. Dobra, skorzystamy jednak z tej może tańszej wersji tej atrakcji, która powinna nam chyba wejść już. Turbomotory, kurczę, jak ja kiedyś lubiłem robić właśnie takie tory wyścigowe sobie w rollercoasterze. Też bardzo przyjemna sprawa. Dobra. Tu nam to wejdzie? Musi wejść. Musi wejść, słuchajcie. Tak jest. Znowu jakoś dziwnie będziemy przeprowadzać te ścieżki. No ale to już nic. Już kończymy powoli ten odcinek. Jak wygląda ocena parku? Tylko się upewnijmy, bo no nie chcę się obudzić tutaj z ręką w nocniku. Teraz wygląda to jak najbardziej dobrze. Więc doprowadzimy szybko. A kurczę, jak ja nie lubię tego robić. Jak ja nie lubię doprowadzać tak długich tutaj kolejek. No, ale czasem trzeba, dobra. Znowu jakoś dziwnie to jest pobudowane, no ale okej. Podejrzewam, że nie zdążę już, słuchajcie, tego zbudować. I zaraz będziemy po prostu mieli tę informację o tym, że udało mi się ukończyć ten scenariusz. Na to liczę. Chociaż dozorcy odchodzą, no ale... Słuchajcie, ilu ich ja pobudowałem? No nie wiem, z 20 ich tam chyba ciągle sobie biega po tym parku. No może przesadzam, ale cały czas jest ich na pewno bardzo dużo. Okej, tutaj jakoś wejdziemy. Chyba nie wejdziemy, no ale... Coś wymyślimy, słuchajcie, to nie jest problem. No właśnie, to widzicie... To jest bardzo fajna rzecz, że to wszystko się robi automatycznie tutaj, jeśli chodzi o takie kwestie. I dzięki temu też no nie muszę się z tym męczyć za bardzo. Okej. Pięknie, połączyło się. No i cóż, jeszcze musimy tylko połączyć wejście z wyjściem. No i wszystko będzie nam pięknie działać. Dobra. Tak damy radę? Nie damy. Jakieś tam, słuchajcie, wyróżnienia otrzymujemy. To już jest, no, nieistotne w tym momencie tak naprawdę. Ocena parku jest cały czas jak najbardziej ok. Wartość parku też jest w porządku, ale tak naprawdę na nią czekamy. Na
ogłoszenie jednak tego wyniku o tym, czy na pewno wszystko jest ok. Wydaje mi się, że tak. Dobra. Co tu jeszcze nie działa dobrze? O, wszystko, słuchajcie, działa ok. Zaraz sobie sprawdzimy, jak działa ta atrakcja. Ja jestem ciekaw, co nam oferuje atrakcja Supermotory. Dobra, przejedźmy się tym. Aha, czyli to tak z motorami za dużo nie ma wspólnego. To jest jednak zwykły roller coaster. No tak zresztą to wyglądało, właśnie mnie to dziwiła ta nazwa, wam powiem szczerze. No ale w ogóle, tak jak sobie przypominam, to bardzo fajną rzeczą były naprawdę te karty. To się śmiesznie budowało i też zarobek, wam powiem, był z tego niezły. Okej, dozorca myśli o odejściu, my się tym nie przejmujemy, jesteśmy złymi pracodawcami. No i czekamy tylko tak naprawdę na wynik, który nam powie, że jesteśmy zwycięzcami, jeśli chodzi o ten scenariusz. Kurczę, wartość parku 117 tysięcy, no całkiem nieźle, niezła tutaj sumka nam się uzbierała w tym momencie. No i cóż. No właśnie, udało mi się, jestem prawdziwym potentatem. Czekałem tylko na ten moment, troszeczkę przedłużył się ten odcinek. Wyszedł bardzo, bardzo długi. No ale temu, kto zdołał obejrzeć go do końca, bardzo dziękuję za uwagę. No i zapraszam was na kolejne odcinki. W kolejnych odcinkach zmierzymy się już z dodatkiem numer 2, czyli dodatkiem, który nazywa się Dzikie Jazdy? Chyba tak to się nazywało. Zatem ja już wam bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam was właśnie na te kolejne odcinki. Z mojej strony to już wszystko. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!